tu Dominika. Wiele osób, czy to chłopaków, czy dziewczyn, przed pierwszą randką bardzo się stresuje. Między innymi tym, że w pewnym momencie zabraknie im po prostu tematów do rozmów. Jestem zdania, że czasem dobrze jest przygotować sobie wcześniej w głowie listę tematów, na które można by pogadać z tą drugą osobą podczas randki. I w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam ułatwić to zadanie tworzenia listy. Dlatego przedstawię, o czym najlepiej rozmawiać z dziewczyną. Zacznijmy od łatwych tematów, bardzo ogólnych. Jakiej muzyki słucha dziewczyna? Jakie filmy ostatnio obejrzała? Czy ma jakieś rodzeństwo? Jakieś zwierzę w domu? Zawsze można zahaczyć o temat szkoły na przykład, jakie są jej ulubione przedmioty? Wtedy będziesz już choć trochę więcej wiedział o jej zainteresowaniach. Jak już wykorzystasz wszystkie te pytania, po prostu spytaj ją, jakie ma plany na wakacje, czy co po prostu robiła w miniony weekend. Myślę, że złotą zasadą rozmów na pierwszych randkach powinno być to, aby nie poruszać spraw osobistych podczas rozmowy. Szczególnie jeśli nie znasz jeszcze dobrze tej dziewczyny, to głupio tak, ni z gruchy, ni z pietruchy, poruszać jakąś sprawę osobistą. Może to ją po prostu dość skrępować i będzie wtedy niezręcznie. Jeśli mimo wszystko, na przykład zdarzyłoby ci się wejść na jakiś temat osobisty, czy po prostu zwykły temat, który widzisz, że wywołał w niej smutek, rozdrażnienie, to koniecznie odejdź od tego tematu, zmień go na inny. Po prostu spraw, żeby przez całe wasze spotkanie dziewczyna miała dobry humor. Tak jak już mówiłam, zadawaj jej pytania. Niech wie, że się nią interesujesz. Bardzo mile widziany jest 1-2 komplementy podczas pierwszej randki. Ale pamiętaj, żeby nie wychwalać dziewczyny przez całe spotkanie. I jeśli pod koniec randki stwierdzisz, że naprawdę miło spędziłeś czas z tą dziewczyną, to koniecznie jej o tym powiedz. Przede wszystkim dużo się uśmiechaj. Większość ludzi nie lubi pesymistów, więc pokaż się jej od jak najlepszej strony. No i to już moja cała lista. Mam nadzieję, że przyda Wam się ona na Waszych pierwszych randkach. Jeśli podobał Wam się ten filmik i chcielibyście być informowani o moich kolejnych, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. A jeśli chcielibyście, żebym wkrótce zrobiła kolejny filmik z serii Prawda czy Wyzwanie, to napiszcie swoje pomysły na prawdę i wyzwania w komentarzach pod tym filmikiem. No dobra, no to ja teraz idę na jakiś przyjemny wiosenny spacer.